tak dobrze. Marcus, co pamiętasz z tego wydarzenia przedwczorajszego? No cóż, no, pamiętam całe zejście, jakie było. Gościa, który właśnie wyszedł, wybiegł w sumie ze sklepu, rozczęsioną ekspedientkę. No i policja już na miejscu. Te pierwsze wrażenie, jak on wybiega, pomyślałeś sobie, że coś jest nie tak wtedy? Coś się dzieje? Nie. Normalnie wszedłem na obcę kupę, jednakże ekspedientka oznajmiła, że przed chwilą był napad. No skojarzyłem fakt, bo wybiegania tego jegomościa ze sklepu, no, po czym nie zastanawiając się zbyt długo, no udałem się za nim. Od razu ze sklepu wybiegłeś i zobaczyłeś, że szukałeś go, nagle pomyślałeś sobie, nie no, ja muszę go dorwać, nie będzie tu na moim terenie, w moim sklepie robił takich rzeczy? No, moje miasto, moja ulica. Musi być bezpiecznie. Zobaczy, my nie zareagujemy, zwykli obywatele, no to będzie kiepsko w naszym brzegu. Zobaczyłeś go jak daleko? Widziałeś, w którym kierunku pobiegł, czy na ślepo pobiegłeś w jakimś? To znaczy, widziałem go daleko, jednakże no było jakieś koło 150 metrów ode mnie. Przechodzień mi wskazał kierunek, w którym pobiegł. A on biegł, tak? Uciekał, biegł, tak? Uciekał. No i cóż można powiedzieć więcej, no biegłem za nim. A samo to zatrzymanie jak wyglądało? Wypadłeś go, czułeś go na ziemię? Były jakieś krzyki, szamotanina? No troszeczkę wziąłem go hukowo, bo nie wiedziałem, czy coś ma przy sobie, czy nie. No był wyższy ode mnie, więc troszeczkę no musiałem dość agresywnie podejść do zagadnienia. Ale nie zrobiłeś mu krzywdy? No starałem się nie robić mu krzywdy. A później przyszła taka refleksja, pomyślałeś sobie, może święty, co ja takiego zrobiłem, czy nie, czy teraz byś zrobił to samo? Oczywiście, że zrobimy to samo. Każdy z nas powinien jakoś zareagować. No, przestępcy powinni się bać zwykłych obywateli, tego co robią, a nie my ich.